Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o swoich doświadczeniach na temat tego, jak i po co organizujemy targi i jak wyciągnąć z nich maksimum korzyści. Przede wszystkim pytanie: Po co jedziemy na targi? Oczywista odpowiedź jest taka, żeby zdobyć nowych klientów. No, to najbardziej oczywista, ale tak naprawdę, powodów, dla którego jedziemy na targi jako firma, jako wystawca, może być kilka. Mogą to być na przykład sprawy związane z poszerzaniem rynku albo zdobycia nowych rynków. Czasem firmy jadą na targi po to, żeby uhonorować swoich stałych klientów, żeby ugruntować wspólną kooperację, partnerstwo i takie rodzaj współpracy właśnie najczęściej widać teraz po covidzie, kiedy przez dwa lata branża była zamknięta. Ciężko jest po takim długim czasie odwiedzić wszystkich swoich partnerów biznesowych, Natomiast na takich targach można ich honorować kawą lub po prostu fajną rozmową. Można też jechać na targi w poszukiwaniu inwestorów, ponieważ zazwyczaj jest tak, że na targach, szczególnie tych większych, pojawiają się też osoby, które poszukują nowych produktów, nowych rozwiązań i nowych możliwości. Dlatego też warto pokazać się z dobrej strony. I tutaj się pojawia pytanie, które targi wybrać. Obecnie kalendarz targowy jest bardzo przeładowany i w kraju i za granicą, dlatego też należy się zastanowić, wracając do poprzedniego pytania, po co jedziemy na targi, aby wybrać takie wydarzenie, które rzeczywiście, na którym będą nasi klienci albo będą nasi potencjalni klienci z naszej branży, w takiej, którą celujemy. Warto też zapytać się o renomę targów, które chcemy wybrać, ponieważ wiadomo, niektóre są lepsze, niektóre są może słabiej zorganizowane, albo po prostu przeciągają inną grupę docelową. Tak jak to jest na niektórych targach, szczególnie takich, które są w centrach dużych miast, które skupiają głównie tak tzw. apaczy, czyli ludzie, którzy tylko patrzą bądź zbierają długopisy. Warto więc zrobić dobry research i wybrać te targi, które przyniosą nam najwięcej pożytku. Kiedy wybraliśmy już targi, przychodzi problem finansowania. Nie są to tanie imprezy. Owszem, można wybrać sobie mniejsze wydarzenia, gdzie opłata startowa dla wystawcy jest trochę niższa, taka jak na przykład na naszej konferencji Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu. Natomiast na większych imprezach trzeba się liczyć no, z dość dużymi kosztami, nie tylko samego stanowiska, ale też i zabudowy oraz różnych innych opłat lub wyposażenia stoiska chociażby. Dlatego na przykład y, klaster obróbki metali, czy część klastrów, bądź też y, instytucje państwowe są też takie dofinansowania, które pozwalają nam na internacjonalizację. Są to takie większe projekty, w których. Y, można uzyskać pieniądze na przykład na, właśnie na targi, na misje wyjazdowe, więc warto być też członkiem jakiejś takiej organizacji, która może nas wesprzeć w organizacji takich targów. Jeżeli mamy tutaj kwestię dofinansowania, no to wiadomo, że jest rozpisywany przetarg na obsługę danego, danych targów. Z jednej strony opłaca się to bardzo, dlatego że no jakby dostajemy zwrot poniesionych kosztów. Minusem jest to, że na początku musimy wyłożyć całą kwotę, aby potem dostać jej zwrot po rozliczeniu całego projektu. Innym rozwiązaniem też, jeżeli nie stać nas na duże, fajne stanowisko, warto pomyśleć o zaproponowaniu wspólnego stanowiska z jakimś partnerem biznesowym. Najlepiej, żeby nie była to konkurencja, abyśmy się nie rozpychali. Ale bardzo często jest tak, że moglibyśmy po prostu zaproponować komuś w jakiejś innej firmie udział w targach, kiedy na przykład nasze produkty mogą się dopełniać albo są zupełnie rozłączne, bądź też razem uczestniczyliśmy w jakichś projektach, kiedy na przykład tu jest jakaś dostawca automatyki, a z drugiej strony integrator. Są to bardzo częste rozwiązania. Nawet na niektórych stanowiskach jest po kilku partnerów, dzięki czemu mogą sobie pozwolić na większą przestrzeń. Bardziej okazałą, no bo wiadomo, że każdy z partnerów wnosi swój wkład. Na większości dużych targów, tak jak ITM czy na przykład Warsaw Industry Week, dostępne są również um, takie większe strefy, na przykład dla startupów lub dla firm, które nie chcą wystawiać się w typowych. Stanowiskach takich targowych, tylko korzystają po prostu z otwartej przestrzeni. Przyjeżdżają na przykład z telewizorem, robotem i stolikiem, którym, przy którym można porozmawiać z klientem. Jest to też dobre rozwiązanie, szczególnie jeśli na przykład na takie targi dojeżdżamy z drugiego końca Polski i mamy już umówione po prostu spotkania, dzięki którym nie musimy się martwić o to, czy nasi klienci do nas trafią. Czasem jest tak, że na targach szukamy nowych klientów, a czasem jest po prostu tak, że. Jedziemy już, mamy zaplanowany po prostu cały harmonogram spotkań. Dzięki czemu omijają nas długotrwałe wizyty na drugim końcu Polski w każdej firmie osobno. Czasem ciężko jest zgrać takie terminy. Natomiast w takim open space można umówić się z klientami. Tym bardziej, że takie miejsce też odwiedza bardzo dużo ludzi, którzy właśnie szukają nowych, ciekawych produktów. Ponieważ no zazwyczaj też na takich stanowiskach, z takich stanowisk właśnie korzystają startupy. I teraz pytanie, na którą odpowiedź już udzieliłam trochę wcześniej: jak złapać klientów? Czy rzeczywiście chcemy nowych klientów, czy chcemy odnowić współpracę ze starymi, czy chcemy poszerzyć rynek? Tutaj sprawa jest o tyle istotna, dlatego że bardzo wielu dostawców ma w swoim portfolio produkty, które ciężko jest przedstawić, które na przykład obejmują na przykład software, który no, no można postawić różnego rodzaju komputery z ekranami, ale ciężko jest pokazać to tak osobie przechodzącej, żeby od razu było wiadomo, tak naprawdę, czym my się zajmujemy. Podobnie jest w przypadku dostawców na przykład drobnych elementów, jakichś złączek, różnego rodzaju kabli. Jest to taki towar, który no, nie powala na sam widok. Jeżeli ktoś akurat tego szuka, to nas znajdzie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć klientów, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu, wtedy warto pomyśleć o jakiejś takiej maszynie albo na przykład mini stanowisku, które przyciągnie uwagę, w którym jest zaimplementowane nasze rozwiązanie lub nasz produkt. W tym momencie łatwiej nam przykuć uwagę klientów. Bardzo fajnym rozwiązaniem są takie rozwiązania waliskowe, że po prostu robimy taki mały demonstrator w walizce, którą rozkładamy, podłączamy do prądu, ona działa, a potem ją składamy i możemy łatwo przenieść. Więc nie ma tutaj kwestii na przykład przyładunku jakichś wielkich maszyn. I tutaj znowu wraca temat, jeżeli mamy na przykład partnera, z którym się wystawiamy, możemy wspólnie pokazać nasze rozwiązanie w konkretnej maszynie. Minus jest taki, że zawsze demonstratory kosztują. Bo to jest, musimy wytworzyć coś nowego w wersji miniaturowej, musimy za to zapłacić i po prostu jest to kosztowne. Ale trzeba przyznać, że po pierwsze to przykuwa oko, po drugie jest wielorazowe i można z tym jeździć w różne miejsca. Można też przewidzieć, że na przykład do tej walizki będziemy mogli coś dodawać. Nie wiem, za każdym razem coś innego albo coś zmieniać. Więc warto, żeby to było przemyślane i elastyczne rozwiązanie. Także w... największym zawsze problemem jest, kiedy wchodzi się na halę i pół hali to są stanowiska na przykład z jakimiś nakrętkami, które ciężko jest wyeksponować, żeby zrobiły wrażenie, a takich na przykład dostawców jest 20. Więc jeżeli chcemy zwrócić czyjąś uwagę, to naprawdę musimy to zrobić z głową, bo czasem po prostu ludzie mijają alejki, patrzą się na lewo, na prawo, nawet nie zwrócą uwagi. A czasem wystarczy jedna ciekawa rzecz, e, która naprawdę przykuje uwagę przyszłego klienta. I tutaj też na przykład są takie rozwiązania, gdzie na stanowiskach są na przykład loterie albo quizy, albo y, takie zadania, które przyciągają ludzi. Ostatnio widziałam teraz na automatice był konkurs zrzucania takimi małymi piłkami do, do obręczy, jak do kosza. Więc y, owszem, tutaj wtedy borykamy się z tym, że będziemy mieli mnóstwo roboty i strasznie dużo ludzi, których będziemy musieli obsłużyć, a klientów z tego może być promil. I rzeczywiście tak może być. Natomiast wszystko zależy od wizji i tego, co chcemy zrobić. Bo jeżeli na przykład są firmy, które chcą się pokazać głównie marketingowo, tak właśnie zrobił m.in. Amazon na Warsaw Automatica, gdzie byłam i tam praktycznie zrobili, zajęli duże stanowisko. I pokazywali tylko i wyłącznie swoje rozwiązania, które ani nie były na sprzedaż, ani jakby nie mogli zaproponować nikomu nic chcieli tylko pokazać, że coś takiego mają. No i fajnie, skoro na to stać, to, to rewelacja, ale tak naprawdę większość ludzi po prostu chce się wypromować, chce pokazać swoją markę i chcę pokazać naprawdę coś fajnego, żeby po pierwsze być rozpoznawalnym, a po drugie sprzedawać więcej. Bądź też nawiązać po prostu kontakty, bo czasem targi to nie jest tylko kwestia tego, co sprzedamy, ale też wszystkich tych połączeń takiego networkingu, dzięki którym możemy się lepiej orientować na rynku i w ogóle w całym otoczeniu danego biznesu, w którym działamy. Tak więc podsumowując, stanowisko to ciekawe artefakty, jakieś maszyny, coś musi się ruszać, musi być kolorowo, koncepcyjnie, warto zainwestować w dobre grafiki, bo one też bardzo przyciągają uwagę. I przede wszystkim bez rolapów. Naprawdę, rolapy są fajne na małych eventach, gdzie stajemy z, przy stoliku i możemy porozmawiać, natomiast przy większych takich targach, warto pomyśleć po prostu o grafice drukowanej na ściankach lub specjalnego rodzaju takich stendach, których można przekazać tą wiedzę, którą mamy do zaoferowania, a te rolapy naprawdę przeszkadzają, przewracają się, powodują niepotrzebne zamieszanie na stanowisku. Kiedy już mamy nasze stanowisko, warto się zorientować, czy na danych targach będzie wystawiać się instytucja, dzięki której my też będziemy mogli się promować. Na przykład na Hannover Messe PAIH, czyli Polska Agencja Inwestycji i Handlu, oferuje taką możliwość. Nie tylko zaprasza firmy, których można się wystawić bezpłatnie i tu też jest taka podpowiedź, jeżeli wyjeżdżamy pierwszy raz, nie jesteśmy pewni, czy to jest dobry pomysł, mamy polski kapitał, możemy do pajchu się zwrócić, zapytać, czy jest taka możliwość, ale jeżeli mamy osobne stanowisko w hali, w której jest nasza branża, możemy również poprosić PAIH, o, czy możemy pozostawić jakieś materiały reklamowe, namiary i informacje, gdzie można nas znaleźć. Także myślę, że tutaj problemów nie będzie. Ja zawsze tak robiłam i sobie współpracę z Pajchem cenię. Stanowisko to oczywiście wyposażenie, ścianki, wszystkie artefakty, gadżety. Owszem, ale stanowisko to też ludzie. Nawet jeżeli wybieramy targi polskie, tutaj nasze yy, lokalne. Warto pamiętać, że są one odwiedzane przez różnych ludzi. Warto zadbać o różnorodność, żeby były i kobiety, i żeby byli mężczyźni, ale także, aby część przynajmniej załogi mówiła w różnych językach. Czy to będzie angielski, czy to będzie niemiecki, czy to będzie francuski, włoski, zawsze warto zadbać o to, żeby przynajmniej jedna osoba mówiła w jakimś innym obcym języku. Bo często zdarza się tak, że właśnie Przychodzą różnego rodzaju ewangeliści, różnego rodzaju ludzie, którzy poszukują nowych, ciekawych rozwiązań. Więc jeżeli nie będziemy w stanie przekazać naszej wiedzy i naszego portfolio w żadnym innym niż polskim języku, no to tutaj niewiele zdziałamy. Także warto, warto o tym pomyśleć. Mamy nasze stanowisko, zachęciliśmy klientów, mamy wspaniałą obsługę, która przekazuje informacje, wydziela katalogi, obdarza gadżetami, rozmawia. Wszystko fajnie. Ale targi to jest tylko wstęp do kontaktów biznesowych, to jest tylko początek partnerstwa lub różnego rodzaju współpracy. Targi to także obsługa po targach, czyli dobre opisywanie wizytówek, dobre informacje, czego tak naprawdę klient potrzebuje, wpisanie sobie tego wszystkiego do naszego systemu zarządzania kontaktami z klientami to jest podstawa. Bo czasem bywa tak, że naprawdę nie ma kiedy załadować taczki, i jeżeli zostawiamy sobie wizytówki, a będę pamiętał, to nie, nie, nie będę pamiętał. Naprawdę przy trzeciej osobie już czasem gubi się nam myśl, kto to był i z czym tak naprawdę przyszedł. A nie ma nic gorszego niż świetna rozmowa na stanowisku, i później, że tak powiem, spaprany kontakt mailowy, bo po prostu nie trafiliśmy z tym, co klient od nas chciał. Dlatego właśnie, czy to na przykład są teraz różnego rodzaju aplikacje, które pozwalają nam na skanowanie wizytówek i automatyczne wprowadzanie ich do systemu? Wiele targów oferuje możliwość na przykład skanowania kodów QR, dzięki którym bezpośrednio kontakt wpada do bazy. Natomiast warto sobie to dobrze opisywać, także wątki poboczne, bo może się okazać, że to będzie współpraca na szerszą skalę. Nie musimy tylko czegoś sprzedawać, ale może się okazać, że na przykład możemy jakby współuczestniczyć w całym łańcuchu wartości, w całym łańcuchu dostaw z przyszłym klientem. Tak więc odpowiedź zwrotna jest bardzo ważna i w zasadzie chyba jest najważniejsza z wszystkich tych aspektów targów, o których mówiłam wcześniej. Targi to także mnóstwo różnych czynności, związanych po pierwsze z dobrym opisaniem firmy w formularzu. Czyli osoby, które przyjeżdżają na targi, korzystają z możliwości wyszukiwania firm, bądź po lokalizacji, bądź po branżach, bądź po produktach lub kompetencjach, które reprezentują. I jest to tutaj niezwykle ważne, żeby dobrze opisać to, co chcemy sprzedawać. Dlatego, że są właśnie tacy ludzie, którzy nie przychodzą po to, żeby popatrzeć, tylko przychodzą do konkretnych firm. I że tak powiem, nic innego ich nie interesuje jak tylko i wyłącznie plan zadany, które firmy ma odwiedzić i jakie informacje ma zdobyć. Więc tutaj zaplanowanie sobie dobry, dobrego marketingu na tych wszystkich platformach targowych jest, jest naprawdę bardzo ważne, łącznie z linkami, właśnie do różnych filmów naszych realizacji czy katalogów, które, które mamy. Organizacja targów to także takie drobne rzeczy, jak na przykład kwestia dojazdu, czy przyjeżdżamy samochodem, czy przylatujemy samolotem. To też kwestia organizacji noclegu. Czy będzie to hotel, czy będzie to jakieś mieszkanie z bookingu, tutaj warto się zastanowić, bo czasem bywa tak, że dana baza noclegowa w, w danym miejscu, na przykład w Hanowerze, nie jest zbyt rozbudowana, więc tutaj zbyt dużych możliwości nie ma. Aczkolwiek, jeżeli dowiemy się, że nasi kluczowi klienci nocują w jakimś konkretnym hotelu, to warto wydać trochę więcej, po to na przykład, żeby móc wspólnie uczestniczyć w jakiejś kolacji, Bądź też nawiązać spotkanie gdzieś w barze czy, czy przy śniadaniu, jeżeli nam na tym zależy. Bardzo ważną rzeczą jest zrobienie sobie listy, rzeczy do zabrania. Bo owszem, mamy gadżety, mamy na przykład, nie wiem, jakiś ekspres do kawy, ale czasem na przykład brak baterii do pilota do telewizora może być bardzo dużym problemem. Szczególnie jeśli mamy mało obsługi, to jest bardzo słaba opcja, żeby przed rozpoczęciem targów jeździć po mieście i szukać takich baterii. Także drugą taką rzeczą zawsze ważną jest stretch, którym opakowujemy nasze wyposażenie. Czasem jego brak potrafi naprawdę dopiec. Dlatego, że jest to pod koniec targów najbardziej deficytowy towar i ciężko jest znaleźć kogoś, kto by nam taki strecz pożyczył. Dlatego nawet dwie rolki streczu naprawdę nas nie zabolą, kiedy weźmiemy, a może czasem nam uratować, że tak powiem, nasze, nasze przedmioty czy maszyny, które chcemy pokazać. Oczywiście przedłużacze przedłużacze nigdy za mało. Przedłużacze są praktycznie do wszystkiego, czy do właśnie do ekspresu, do kawy, czy kiedy chcemy podłączyć laptopa, bo musimy go naładować, albo mamy ważne maile, bądź też właśnie ładowarki do telefonów i wszystkich urządzeń, które chcemy uży używać. Jeżeli na przykład mamy tablet, no to też musimy mieć odpowiednią ładowarkę, czy chociażby końcówkę do, do tego akurat tabletu. Co ciekawe, no niedługo mają wejść zunifikowane te końcówki typu C, do urządzeń mobilnych, natomiast te stare nie znikną od razu, więc zawsze warto mieć pewnego rodzaju zestaw do najróżniejszych tu urządzeń, które musielibyśmy ładować. Także naprawdę czasem jedna drobna rzecz, którą, którą zapomnimy, może nam sporo na, na przykład nabruździć. Na Przykładem może być na przykład, kiedy kupujemy lokalne piwa. Które my chcemy obdarować, czy chcemy wypić razem z naszymi klientami, i później okazuje się, że nie mamy otwieracza do piwa, co czasem też się zdarza, także nikomu nie życzę. Warto naprawdę to przemyśleć, sobie zwizualizować, jak to będzie wyglądało, co ja chciałbym osiągnąć, jakie mogą być wąskie gardła naszej imprezy. Czy na przykład zamówić wcześniej kartę parkingową, żeby potem nie męczyć się, wtedy karty parkingowe zazwyczaj są tańsze niż postoje każdego dnia w strefie parkowania, która zawsze na targach jest płatna. Także to takie najważniejsze informacje, jeśli można powiedzieć o organizacji targów. Ja też zawsze uważam, że skoro już jedziemy na targi, to też jest wielkie wydarzenie marketingowe. I staram się codziennie nagrywać różnego rodzaju informacje, co się, co się wydarzyło, co ciekawego widziałam. Zazwyczaj też jakby nie promuję tym bezpośrednio swojej firmy. No bo skąd ja jestem to, powiedzmy, jeżeli ktoś mnie zna, no to wie. Natomiast fajnie jest pokazywać też inne rozwiązania, które nas zaciekawiły. Niestety na niektórych targach jest zakaz fotografowania, i trzeba za każdym razem prosić osoby ze stoiska. Czy można nagrać dane rozwiązanie i wtedy je skomentować? I oczywiście pozytywnie nie robimy tutaj negatywnych komentarzy ani, ani jakichś wycieczek do konkurencji, tego w ogóle odradzam, ale czasem takie dzielenie się wiedzą moim zdaniem fajnie buduje społeczność. Która zaczyna lubić naszą firmę i stwierdzać, że dostarcza ona nie tylko produkty, ale także wiedzę, doświadczenie i różne ciekawe przemyślenia odnośnie tego, w jaki sposób rozwijają się technologie i co jeszcze ciekawego można na takich targach zobaczyć. Także ja bardzo serdecznie zapraszam Was, bo tych polskich firm na targach jest wciąż mało. Ja wiem, że to są duże koszty. Zdaję sobie z tego sprawę, no bo teraz organizowałam e, trzy różne imprezy e, Global Industry w Paryżu, Hanower Messe w Hanowerze i automatyka w Monachium. Zdaję sobie z tego sprawę, że to są ogromne koszty, ale jeżeli zabierzemy się do tego dobrze i zaczniemy planować już rok wcześniej, czyli właśnie kwestia pozyskania dotacji albo partnera, odpowiedniego yy, znalezienia odpowiedniego stanowiska i takich rozwiązań, które przykują uwagę naszych potencjalnych klientów, plus oczywiście no właśnie Fajni partnerzy, którzy będą mogli coś fajnego pokazać, żeby później to się nie skończyło jakąś wielką awanturą, że ktoś zdobył więcej kontaktów i będziemy inaczej się rozliczać. Wiadomo, że partnerstwo nigdy nie jest proste, aczkolwiek naprawdę warto, dlatego że polskie firmy mają naprawdę olbrzymi potencjał i nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o technologię. Naprawdę. Czasem, kiedy widzę polskie firmy na targach, to. Czasem no, nazwy są takie, że nie da się powiedzieć, że to jest z Polski, a technologie są na najwyższym poziomie, więc naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Pokazujmy to, co mamy, zdobywajmy przewagi konkurencyjne na rynku. Polska myśl techniczna. I te możliwości, które mamy, to są naprawdę duże. Więc nie ma się czego wstydzić, i warto pokazywać polskie produkty, żeby świat się do nich przekonał. Bo naprawdę, już odchodzi do lamusa. Jak byłam trzy lata temu na Hanower Messe, to dużo osób przychodziło: czy to z Chin, czy z Niemiec, polska firma, a to nie, to jak będziecie GMBH, to będziemy rozmawiać. Teraz to są drugie targi, na których jestem i nikt jeszcze czegoś takiego nie powiedział. Wręcz przeciwnie, musimy rozmawiać, bo potrzebujemy rozwiązań, a takie rozwiązanie pasuje nam najbardziej. Uważam, że to jest inwestycja, która może się zwrócić, tylko musi być naprawdę zrobiona z głową, żeby nie przepłacać za rzeczy, które nie są nam potrzebne, ale też, żeby wydusić te targi jak cytrynę i tu uzyskać jak najwięcej korzyści. I jeśli chodzi o nowych klientów. Poszerzanie rynku, ale też także właśnie dzielenie się wiedzą i bycie częścią większej sieci, pewnych powiązań, że na przykład mamy znajome firmy, które możemy polecić, i w ten sposób też zdobywamy pewnego rodzaju dodatkowe punkty za, za to, że po prostu potrafimy się dzielić kontaktami. Więc ludzie zawsze wolą współpracować z tymi, którzy potrafią jakby się dzielić i też pokazują renomę swoją, tak naprawdę, bo mnie przekazanie kontaktu. Nic nie kosztuje, jeżeli powiem słuchaj, no mam takiego klienta, który chciałby mieć to, co akurat masz ty. I uważam, że to jest duża wartość dodana do takich kontaktów biznesowych. Także ja Was bardzo serdecznie zapraszam. Targi naprawdę fajna rzecz. Owszem, wyczerpująca, ale można mieć naprawdę bardzo dużo satysfakcji z takiej, z takiej imprezy. Także dzięki wielkie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je pod filmem. Jeżeli chcielibyście zasubskrybować mój kanał, również zapraszam. Zapraszam też na swoją stronę fornetworkers.eu, gdzie dzielę się swoją wiedzą, jakimiś swoimi przemyśleniami, ale też i promuję inne firmy, które mają ciekawe rzeczy do zaoferowania. Także wielkie dzięki. Cześć.